dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Lucky Bloki, ale będzie to wersja Halloween, a Lucky Blokami będą dynie. Ogólnie będziemy mieli do otwarcia po 30 Lucky Bloków i to, co uda nam się z nich uzyskać, tym będziemy mogli walczyć na końcowej arenie. Komu uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku otwieramy dyniowe Lucky Bloki. Jak możecie zobaczyć, przed nami jest po 30 dyni. Także w dzisiejszym odcinku to, co uda nam się uzyskać z tych dyń, no to tym będziemy mogli walczyć na samym końcu. No i oczywiście zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Wpisujcie wszyscy i ja tutaj wybieram sobie moją ścieżkę. Ja zazwyczaj wybieram prawą, ostatnio wybierałam lewą i mi tutaj źle szło. Także zostaję wierna prawej ścieżce. Okej, jako że Ewela pierwsza wybierała ścieżkę, to ja pierwszy po prostu otworzę. I widzowie, umówmy się w ten sposób, że jeśli zostawicie łapy w górę, to poleci tutaj jakiś złoty przedmiot. Także wy teraz zostawiacie łapy, no i oglądajcie film do samego końca, bo jest to edycja halloweenowa, czyli będą tu halloweenowe przedmioty. No, dostałem szarą, więc kto nie zostawi łapy, to nadrabiajcie to. Teraz ja otwieram swoją dynię i w ogóle zobaczcie, ile tych dyni tutaj jest, ale zazwyczaj tak się wydaje, że ej, mam rakietnicę! Także Rafał, tutaj radzę ci się chować. No, będę musiał uważać na tą rakietnicę. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą mapę, jeśli będziecie chcieli zagrać na tej mapie, na samym końcu odcinka podam wam, jak to... Pokażę wam, jak to zrobić, ale zobaczcie, mimo wszystko dostałem tutaj snajperkę, także no, ja ginę, ale nic się nam nie stanie, także na spokojnie. Ej, Rafał gdzieś tam trafił do jakiegoś tajemniczego pokoju, a ja zaczęłam mówić, że to się wydaje, że tych dyni jest tak dużo, a to tak szybko leci, więc za chwilę tutaj się obejrzymy i... Kara, otwórz kolejny Lucky Block i daj item przeciwnikowi, o nie, ale mam za to płomienisty tutaj łuk. Tylko są takie zasady, że na końcu każdą bronią musimy zrobić killa, więc to będzie ciężkie, więc chyba go wyrzucę na samym końcu. Oczywiście tak, bo to, co wszystko zbierzemy, tym będziemy walczyć później na arenie i możemy sobie wziąć 5 broni, ale też nie musimy, więc to musimy mieć... No ej, co to ma być? Ja dostaję drugą snajperkę, no przecież to jest niesprawiedliwe. Halo, proszę tutaj mi dać jakiegoś shotguna czy coś. Rafał, pamiętasz o czymś? Tak, musisz mi dać kolejnego Lucky Bloka. Ja patrzę przez snajperkę, otwieraj. Myślałam, że cię stroluję i że zapomniałeś i ci nie dam. To proszę bardzo. No nie gadaj, że jakiś taki... Ej, w ogóle... Aha, bo ja tego teraz nie mogę podnieść przez to, że Ewela to podniosła. Także Ewela, no... Ale i tak tego nie chcę. Co to w ogóle wyciągłaś? Teraz kolejny Lucky Block z mojej strony. Mam nadzieję, że dostanę w końcu coś fajnego i dostaję, no, jakieś granaty. Ale wiecie co? Będziemy trollować później Ewelę, więc zabieram. Ale jak masz taki granat, który, wiesz, wyeliminuje mnie, to musisz później zrobić killa nim. O... Patrzcie, co mam. Zielone także jest trochę lipne, ale jest to jedna chyba z lepszych broni teraz w moim deku. Ale też zobaczcie, że jest to trochę halloweenowe, ponieważ takie rewolwery i tak dalej trochę się kojarzą właśnie z Fortnite'ciekiem wtedy. Ja dostałem teraz karę. Oddaj rzeczy z Lucky Blocka dla przeciwnika. Tylko pytanie, co ja dostałem? I dostałem egzotyczny łuk, taki przyczepny. Czy ty, Ewela, go chcesz, tego łuka? Tylko czy ty go będziesz mogła podnieść? Teraz pytanie. Pewnie nie, ale i tak go nie chcę, także tutaj to jest chyba wszystko przemyślane. Tutaj... O, co to w ogóle jest? Granat z fioletową farbą. A to jest taka farba, że po prostu zostaje. No, to ci się mocno nie przyda. Zobaczmy, co ja mam kolejnego. Nie wiem, który to już jest Lucky Block, ale chyba 6. I mam tutaj zwykłą, starą M-kę. Ej, ja tęskniłem za tym przedmiotem. Także będziesz mógł sobie na końcu nim pograć, zrobić killa, a ja otwieram kolejną dynię i w kolejnej dyni... Ej, co? Ja tu mam jakąś żelkę! Co to w ogóle ma być? Ale ty w ogóle nie zabierasz rzeczy. Ja niby mam cały ekwipunek, ale nie jest to dobry ekwipunek. Ja dostałem siorbika, o, i siorbika biorę. Tylko pytanie za co? Może za tą AWP, bo jej raczej nie będę brał, a wezmę po prostu tą podpalającą. Ej, ja zabieram rzeczy. Ja tutaj mam 4 rzeczy i teraz tego żelka wyrzuciłam. Ale zabieram. O, patrz, co mam, Rafał. A co to jest? Aha, to jest rakietnica. Nie rakietnica, tylko rękawica. Trochę się pomyliłem. Ale rakietnicę też mam. Ja otwieram tutaj następną dynię i mam nadzieję, że dostanę jakiegoś RPG-a, ale dostałem USP-ka. Ej, dawno nie grałem tą brońką. Ona jest fajna, więc zabioram za żelka. Więc tego żelka zostawiam, bo on się nie przyda. Ej, skoro to jest odcinek halloweenowy, to powinny być bronie fioletowe i pomarańczowe, czyli legendarne. A ja się pytałam, gdzie one są w moim ekwipunku. Oho! Ej, ale tam była jakaś broń, dlaczego ja jej nie dostałam? Dostałaś, na pewno masz ją w ekwipunku albo w zasobach, ponieważ zasoby też tutaj będą mogły być. Ja otwieram kolejną dynię i dostałem tutaj sztucer, więc ja go zabieram za tą egzotyczną snajpę. Ej, dobra, Rafał, i mnie tam pułapki strolowały, także ja zanim dolecę tutaj do mojej dyni, to trochę minie. Ale dobra, mamy ją, ona się do mnie tak uśmiecha ładnie, także coś tu będzie. Mamy tutaj USP-ka, więc zamiast rewolwera sobie wezmę tego niebieskiego USP-ka. Ja otwieram kolejną dynię i liczę na to, że dostaniemy dynię.
dyniotnicę w końcu. Mam nadzieję, że tutaj w ogóle nam wyleci. Dostałem gazik, medmgiełkę, więc zabieram. Ja jeszcze nie mam żadnego leczenia, także chciałabym coś tutaj wydropić z tego leczenia. A kolejną rzeczą, którą mam, nagroda, zbierz jedną rzecz od przeciwnika i mam percelka. Także możesz sobie zabrać ten percelek i wybrać sobie tutaj coś, co oczywiście możesz podnieść, bo nie wiem, czy to będziesz mogła w ogóle podnieść. Zobaczmy, co Rafał tutaj ma. Dobra, tu jest jakiś łuczek, snajperka, dobra, ale masz tutaj złe rzeczy, same złe rzeczy, żeby nie mówić jeszcze gorzej. Ja otwieram swoją dynkę i czuję tutaj rakietnicę, nie wiem, ale jakoś tak mi się wydaje. Dostałem, oj, to będzie mega mocne, dostałem pompę, najlepszą pompę w grze. Ja nie mam jeszcze żadnej pompy, nie mam nic takiego na daleko, w sensie żadnej M-ki, akacza, nic takiego, ale to jest w sumie bojowy pistolet maszynowy i zabiorę to może zamiast tej farby, bo ta farba do niczego mi nie jest potrzebna. Ja otwieram kolejnego Lucky Bloka. Jesteśmy gdzieś tak, powiedzmy, w połowie. Dostałem medmgiełkę, jedną już mam. No, raczej się nie przyda. Możesz mi ją oddać, jak nie chcesz. Ja otwieram kolejnego tutaj dyniowca. W kolejnej dyni mam mechaniczny łuk wybuchowy. Łuków nie chcemy. Znaczy, przynajmniej ja nie chcę. Łuki też się trochę kojarzą z takim klimatem właśnie halloweenowym, coś takiego. Ale na przykład coś takiego w ogóle się nie kojarzy. Co w ogóle robi tutaj jakiś miotacz, promienie, zyga i cośka? Co to ma być? Może się kolor tutaj kojarzy z Halloween. Duże pomarańczowy, no to może jedynie. Ewela, otwieraj kolejny, ja tu przeliczę dynię. Dobra, otwieram kolejną dynię i mi na razie coś kiepsko idzie. W ogóle tą broń pierwszy raz widzę w życiu, miotacz, co ty? Dynio, daj mi coś dobrego, daj mi na przykład rakietnicę, to jak Ewela ma. O, i dostałem karę, świetnie, kara, masz niebieską dynietnicę? Jak tak, to wyrzuć wszystko. Nie mam niebieskiej dynietnicy, ale by to był dobry prank, jakby się to tak zdarzyło. Ale co to tam za fajną broń dostałeś, ja też to chcę. Właśnie ja sobie ją chyba zabiorę ją. Ja nie mam żadnej pompy, teraz polujemy na jakąś pompę i na jakąś fajną... Emeczka. Oj, opony dostałam, no co? GG. Mam nadzieję, że ja nie dostanę takiego pranka, jakiś tak... O, czy. Teraz pytanie, strzelba ładowana... Dobra, ładowana, bo w ogóle to jest nie ta pompa. Myślałem, że to jest jednostrzałowiec, a to jest, wiecie, ten shotgun z chapteru pierwszego. Dobra, kolejna dynia. Rafał, ile tych dyni zostało? Miałeś policzyć? Policzyłeś? Ponad 10 zostało. Ej, mi pizza, ta pizza jest nieskończona ilość. Nie, to jest tylko jeden kawałek, co za skam. No to w sumie chyba tego się nie opłaca. Mam nadzieję, że to, co ja teraz otworzę, to się opłaci i mamy... Dobra, opłaca się. Karabin szturmowy młot, mityczna wersja. Ej, możemy już Ewelę tutaj ciachać. Ej, proszę mnie zostawić, bo ja tutaj na razie mam pokój. Na strój, tak to się mówi? Nastawiona jestem pokojowo, o właśnie tak. Ropucha czy USP-ek? Może weźmy za ten łuk, bo ja z tego łuku i tak nie trafię, a z tego może chociaż mi się uda raz. Łuki, no na pewno ciężko trafić, a musimy z każdej broni wyeliminować, więc o tym też musimy pamiętać. Mamy tutaj digle, ja zabieram za gazik mi się raczej nie przyda, więc digielek jest mój. Dobra, Rafał, zostaw moją dynię, bo tu coś jest fajnego na pewno. I jest tutaj, o, i mam karabin szturmowy, młot, to samo co Rafał. I zabieram może za... I co jest lepsze, bojowy pistolet maszynowy czy karabin tego młota? To wszystko zależy od ciebie, Ewela, musisz sobie wybrać, no co myślisz? Dobra, biorę ten młot, bo ty też masz i będziemy tu jeden na jeden z tą samą bronią. Wydaje mi się, że zostały jakieś ponad 10 dni, nie wiem, tak około 12. I mam tutaj racę. No to raczej nie jest Sylwester, ale można zawsze i tam odpalić. Ej, mi się to trochę kojarzy z Halloween. Znaczy tam bardziej sylwestrowe, ale... Ej, ja mam łuk, nie chcę łuku, lecimy dalej. Patrzcie, jak już niedużo zostało tych dyni. No, mój ekwipunek wygląda naprawdę nieźle. O, i proszę bardzo, no i teraz wygląda jeszcze lepiej, bo dostałem dynietnicę fioletową, Ewela, patrz. Ej, nie, to będzie na końcu masakra. To będzie jedna wielka masakra, ja też mam rakietnicę. Na razie ją zostawiam. Ej, mam granatnik, wyrzutnia uderzeniowa, kitka. Ale biorę chyba, chociaż to jest... Z tego nie zrobię killa, a ta jest szara. Dobra, biorę tą szarą. Tamtego nie zrobię, na pewno nie trafię. Ej, podpaliłam się od ciebie! Właśnie jestem ciekaw, od czego ty się podpaliłaś. Ja tam nic takiego nie dawałem, od czego byś się mogła podpalić. Zobaczmy, co mam. I mam Tommy Gun Julki. To jest Julka. Także zabieramy Julkę. Ona też, można powiedzieć, że tak halloweenowo trochę. Dobra, ja tutaj kolejną dynię otwieram i przynajmniej mi się pizza przyda. Ej, ja cały czas... Słyszę... O, zamieniamy sobie tutaj, Rafał, patrz co mam. No właśnie widzę, że masz zieloną wersję, ja mam fioletową, także będziesz musiała uważać. Dobra, około 10 dni, tak? No, liczmy, że cały czas około 10 dni. Zobaczmy, co będzie z tego. I teraz tak, nagroda. Zabierz 3 rzeczy pozostawione przez przeciwnika. Mamy tutaj dubeltówkę, jej nie chcę. I teraz lecę zobaczyć, co mamy u Eweli, co bym mógł sobie po prostu zabrać. Rakietnica, to nie.
To nie, no wygląda na to, że tak naprawdę to Ewela tutaj nic dobrego nie miała, więc nic nie biorę. Paliłeś się. I tu jeszcze leży w wodzie, ja ci podpowiem. Granatnik, wyrzutnia, kitka. Nie chcę, nie chcę. Ja mam dobry ekwipunek, jak na razie to jest potężnie. Ej, dobrze, Brafał też się tam przypalił, tak samo jak ja, także ma tyle samo HP co ja. Karabin szturmowy z lunetą, chyba go nie chcę, bo tutaj chyba lepiej na blisko bronię. Zobaczmy, co ja będę miał. No na blisko to na pewno, ale na przykład taki AUG wydaje mi się, że może być dobry, więc ja tego AUGa zabieram, no bo jak wiecie, z celownikiem będzie łatwiej trafić. Dobra, ja dalej nie mam shotguna, mam nadzieję, że uda mi się tego shotguna tutaj gdzieś wydropić. I mam tutaj pistolet, niebieski pistolet. Widzę, że potężne przedmioty ma Ewela. Jestem ciekaw, czy tutaj jeszcze będą jakieś pułapki, czy coś takiego. Jest bańko słona, ale ja jej nie chcę. Ej, ale było jakby na przykład w ostatniej dyni. Było, wyrzucasz wszystkie bronie i musisz samym kill-offem walczyć. Patrz, Rafał, śmiałeś się ze mnie? Śmiałeś? Patrz, jaką mam teraz tutaj fajną. Ej, ja też bym chciał jeszcze jedną. Mam nadzieję, że z tego na przykład poleci jakaś dynietnica. No nie, jednak nie. Otwieram kolejną dynię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem dyń jeszcze zostało. Mamy DMR-a, DMR-a, nie wiem jak to się tutaj czyta, ale nie chcę go. No, już naprawdę niewiele pozostało tych dyń. Ja mam bandażownicę, ale no nie, 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 to nie jest dobry pomysł na to. Kolejna tutaj dynia. Ej, ja dalej poluję na shotguna i go nie mam. O, i zobaczcie, strzelba pompka napastnika, ja ją bardzo lubię i teraz zastanawiam się, za co ją może, za tego USP-ka ją wezmę, tak. Ile masz, Rafał, broni? Ja mam 4 bronie i jednego ślurpa. Ja też mam właśnie 4, także dobrze, bo musimy zrobić jedną bronią jednego killa, także wybierzemy sobie po prostu broń, którą będziemy musieli zrobić po 2 kile. Tak, no to mi się wydaje, że u mnie to będzie dynietnica, tak mi się wydaje. Dostałem małe potki, wezmę te małe potki. A, bo to jedna mała potka, nie, to nie wezmę, nie wezmę, nie, nie, nie. Ja nie potrafię tak dynietnicą, tak... Nie wiem, a ty masz takie kalkulacje, gdzie ja pójdę i tam strzelisz. Ej, mamy tutaj tą recykler, to jest to, co piła mi leci. Tak, to jest to, w ogóle jakoś to chyba wygląd zmieniło. Nie, 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 to nie jest to, co piła mi leci. Tylko to jakby wciąga macę. Ewela akurat nie gra w drugim chapterze prawie w ogóle. Także Ewela to nie jest to. Także nawet nie biorę tego, no bo tutaj nie ma maców, także co mi to wciągnie? Ja wciągam no nie, jeszcze 2 dynie zostaną, więc o, łuk mechaniczny. A nie jestem z tego zadowolony. 3 dynie, ej, nie, nie, 2, tylko 3 zostają. Ja już tutaj otworzyłem, jak Rafał gadał, coś tam wpadło, pompka taka niezielona, także nie chcę jej i 3 dynie właśnie. Zobaczmy, czy będzie jakaś jeszcze właśnie pułapka przed nami. Przed ostatnia dynia, więc zostaną teraz jeszcze 2 i znowu mam łuk. Ej, weźcie te łuki, ja nie chcę łuków, bo tu będzie mega ciężko. No dzisiaj jakiś taki odcinek, że lecą praktycznie same łuki. I ja tutaj narzekałam, ej, patrzcie, co tutaj jest, strzelba oddech smoka, też to w ogóle pierwszy raz widzę. Nie chcę tego, mam tutaj fajną pompkę, ale narzekałam na kolor broni, a patrzcie, jakie teraz mam fajne na końcu. Ostatnia dynia i czy poleci coś jeszcze lepszego niż mam? Flint. Ej, flint może być mocny, więc ja zabieram tego flinta. Dobra, ale zrobisz tutaj killa z flinta? Wydaje mi się, że tak. Nagroda, dokonaj wymiany przedmiotów, jeśli chcesz. Także możesz się teraz, Ewela, cofnąć i wybrać sobie coś, jak myślę, że warto by było wziąć. Myślę, że nie, że chyba tutaj wszystko wybrałam. Właśnie nie wiem, czy teraz to... I ten pistolet maszynowy wziąć, czy tą ropuchę? Ropuchę biorę. Dobra, moja ostatnia dynia. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego wyleci. I to jest teraz dobry pomysł, patrzcie się. Biorę 2 dynietnice i jedno z jednej dynietnicy będę musiał zrobić 2 fragi, więc 3 fragi z dynietnic. Czyli jest po Eweli, ale ja muszę na którymś odcinku wygrać. Mam tutaj ciężką strzelbę, ale chyba wolę jednak tą. Teraz widzowie idziemy na arenę i kto pierwszy zrobi 5 fragów, wygrywa ten odcinek. Także 3, 2, 1, start i słuchajcie, mówiłem o tym, że będziecie mogli zagrać na tej mapie. Jeśli chcecie zagrać na tej mapie, oczywiście wszystko znajdziecie w opisie, co i jak. Ja tutaj szukam Eweli, ale jej coś nie widzę. Ej, tutaj ja wybieram jako pierwszą broń tą. Czekajcie, ja tutaj muszę zrobić na kampera. Ja tu wyskoczę i Eweli dam głowę. Patrzcie się. 3, 2, 1, go! Ja w ogóle cię nie widziałem, Ewela. Ja w ogóle nie mogłam trafić. Proszę to usunąć z tego filmu. Wow! Rafa! Wow, ale to był mocny strzał, Ewela, 1-0 prowadzę na tą chwilę, życzę ci powodzenia, ja flinta oczywiście muszę wyrzucić. Dobra, ja już podbiegam, Rafał, do ciebie i teraz już nie idę z tą bronią, idę z inną bronią. Okej, okay, muszę tutaj odejść. Ej, nie mogę trafić. Ja też. Myślałem, że mnie nie widzisz tak szczerze. Dobra, uleczmy się. Ej, Rafał, jak chcę cię pokonać? No co za misa zrobiłem? Dobra, dostałaś.
Dobra, ale się zestresowałam. Zaraz nie mogłam cię w ogóle pokonać. Dobra, ja wyrzucam tą broń i lecę z kolejną. Ja już podlatuję. Mam nadzieję, że z tego kitka tutaj porobimy Ewela. Okej, dostała. Dobra, mamy to. Zostaje mi dyniotnica. Najlepsze zostawiłem na koniec. Widzowie, zostawiajcie łapy w górę i robimy Eweli spam. Ej, ja nie mogę tym w ogóle trafić. To jest okropne. Dobra, uciekam. Ej, czemu ty nie dostałaś? Powinnaś dostać. Dobra, 130. Ej, na tą broń się nie da, Rafał, przecież. Wyrzucam i zostaje mi dwa fragi z fioletowej rakietnicy. Dobra, słuchajcie, jak Rafał tak, to ja też sobie tutaj na rakietnicę podmieniam. Gdzie on jest? Ewela mnie nie widzi bardzo dobrze. Ja ją zaraz zaatakuję. Ona nie ma zielonego pojęcia, że ja jestem tutaj. Auć! Ty jesteś oszustem. Wow, ale far. Au! Nie chciałem tego zrobić. A, boję się! Ej, gdzie moja... Ej, zostałem oszukany! Gdzie moja rakietnica? W ogóle widzieliście to? Ostatnie dwie bronie. Ja w ogóle, czemu ja tego nie używam, tej rękawicy? Bo będę wiedział, gdzie jesteś. Także ja mam dalej dwa fragi do zrobienia. Myślałem, że cię nie widzę pewnie. To było obliczone, już... widzowie. Mamy 4-2. Już będzie ciężko, bo ty masz tą rakietnicę. Dobra, Rafał, mam ostatnią broń. Ej, wyczułem, że tutaj jesteś, ale nie było czas... No oczywiście znowu nie w tą stronę. Ej, ja zapomniałam, że ja 2 kile mogę z rakietnicy. Ej, żyję. Myślałem, że ten, że zginę już. Jest! Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tak się to skończy. Dobra, teraz padnę już. I cały czas myślę, że ty pójdziesz w inną stronę. Jeszcze się walnąłem. Jest! 5-5 remis. Nie, bo ty mnie pierwsza wysadzi... Jak to się stało? Chyba ja ciebie dopiero ty rakietnicą. Dobra, widzę. Także Ewela wygrywa dzisiejszy odcinek. Jak chcecie zagrać na tej mapie, czytajcie opis, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. No i trzymajcie się. Na razie, piona. Na razie.